Kochani, poprzednim razem, kiedy miałem przywilej i możliwość zwiastowania, nie wiem, czy pamiętacie, o czym mówiłem, była to taka krótka ze względu na czas usługa. Wtedy rozwijałem myśl, którą zawarł apostoł Paweł w liście do Koryntian, która brzmiała: obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. I tylko wręcz sygnalnie akcentowałem te obszary, w których jako Kościół, jako ludzie powinniśmy się obudzić. Jednym z tych obszarów, aspektów to było posłuszeństwo wobec Bożego Słowa. Ze względu na to, że wtedy nie było czasu rozwinąć tego tematu, to dziś chcę się skupić właśnie na tym wątku. Na posłuszeństwie wobec Bożego Słowa. Więc jakby w pewnym sensie jest to kontynuacja poprzedniego nabożeństwa, poprzedniego mojego zwiastowania, ale już w zawężonym temacie, czyli posłuszeństwo wobec Bożego Słowa. Kochani, pytanie bardzo proste. Co my robimy z Bożym Słowem, którego obficie słuchamy? Słowo Boże w wielu miejscach, ale myślę najbardziej znane jest to z listu Jakuba, mówi: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Bądźcie wykonawcami, a nie tylko słuchaczami. Moi drodzy, wybaczcie, że użyję takiego porównania, może nie do końca sympatycznego. Ja już to bardzo mgliście pamiętam, ale w czasach mojej młodości, albo raczej chyba już dzieciństwa i wstecz, i wcześniej. Gdzie na wsiach był taki zwyczaj u gospodarzy, że kto miał gęsi, to ich tuczył, to im dopychał, po to, żeby nabierały masy. Nie mówię tu teraz o tym, co dziś się dzieje na skalę przemysłową, to nie ten wątek, ale tamten czasy pamiętam, że gospodarze dopychali gęsiom nawet na siłę, po to, żeby były takie opasłe, takie konkretne na mięso. I wiecie, te biedne gęsi rzeczywiście rosły, rzeczywiście nabierały masy, ale pożytek z tego był tylko taki, że były tęgie. Moi drodzy, obawiam się, że często w duchowym życiu jest podobnie. Że my jemy, i karmimy się, i duchowo, w cudzysłowie, tyjemy, ale niewielki przekład na praktykę. Ale niewielki przekład na wykonaną pracę przez Boże Słowo. Pozwólcie, że otworzymy Księgę Jozłego. Bardzo, bardzo znane słowo z Księgi Jozłego, z pierwszego rozdziału, werset 7 i 8. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby uważnie słuchać zakonu Pańskiego. No czekam na waszą reakcję. Tak tam jest? Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby uważnie słuchać? Mi się wydaje, że wolelibyśmy to pierwsze. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Inny przykład, tą końcówkę podaję w ten sposób. Abyś mógł wykonać zadanie. Jakie to zadanie? W drugim wersecie i poniższe, posłuchajcie. Mojżesz, mój sługa, umarł, mówi Bóg. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Oto jest polecenie. Oto jest zadanie do wykonania. Otrzymuje go Jozue. Potężne zadanie do wykonania. Ale zaraz w następnym wersecie Jozue otrzymuje cudowną obietnicę. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetyjczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będziesz sięgać wasz obszar. To jest obietnica. Czyż nie piękna? Pan Bóg mówi, to jest wasze miejsce.
też wasza ziemia. Ale jest jeszcze coś piękniejszego. Kolejny werset mówi nie tylko o obietnicy, ale już o Bożej obecności. Nikt przed tobą się nie ostoi. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię od ciebie i nie opuszczę cię. Moi drodzy, więc mamy polecenie, zadanie do wykonania, mamy obietnicę i mamy zapewnienie Bożej obecności. A potem warunek. A potem warunek, który już przeczytałem. Warunek, który brzmi: tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Abyś mógł wypełnić zadanie. Moi drodzy, werset 8 jeszcze. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Moi drodzy, myślę, że to jest tak wyraźne, to jest tak jasne, że Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa w naszym realnym postępowaniu. Nie tylko w tym, żebyśmy posłuchali, może pokiwali głową, zgodzili się z tym i to tyle. To niewielki ma wpływ. My musimy być posłuszni i czynić to, co słyszymy. Moi drodzy, ja zakładam, że czytamy Boże Słowo. Więc nie bardzo będę zachęcał do tego, aby czytać Boże Słowo. Zakładam, że czytamy. Słuchamy Bożego Słowa co niedzielę, co wtorek. Wiecie, prosty rachunek. Jeżeli ktoś przychodzi co wtorek i co niedzielę, to około 100 kazań słyszy w ciągu roku. Potężna porcja Bożego Słowa. Ale gdzie jesteśmy? Jaki jest nasz wzrost? Po takich dawkach Bożego Słowa. Moi drodzy, choć powiedziałem, że nie będę szedł w kierunku zachęty do czytania, bo wierzę, że to robimy, to wiecie, chociaż jedno, dwa zdania, gdyż Biblia, ta księga jest niesamowita. Jest po prostu niesamowita. Nie ma innej, nie ma drugiej, nie ma nic podobnego. Nikt nic podobnego nie wymyślił, nie napisał, bo ta księga żyje. Bo czytając ją, wchodzi do nas życie. Nie ma nigdzie innej takiej księgi. Kiedy czytamy, zdobywamy w niej mądrość. I to nie taką intelektualną, jak można na uniwersytecie, ale tą życiową, Bożą mądrość. Znajdujemy odpowiedzi na pytania w tej księdze. Znajdujemy ukierunkowanie, wskazanie do swojego życia. Ja pamiętam, jak, nie wiem, niecałe chyba 2 lata temu mieliśmy dylemat, w którym kierunku pójść, jaką decyzję podjąć w domu z żoną i modliliśmy się o to. Wiecie, i jednego razu przeczytałem słowo, które może znałem na pamięć, które wielokrotnie czytałem. I nagle się okazało, że ono było idealną odpowiedzią do problemu, którego mieliśmy. Tak jest Boże Słowo. Że potrafi z tekstu, którego znasz na pamięć, przyjść z odpowiedzią do realnego twojego problemu. Moi drodzy, ale wiecie, czytać, to jest różnica też troszeczkę. Dlatego zobaczmy, jaki wzór podaje nam tutaj te wersety, które przeczytaliśmy. Kochani, czytać to jest chyba pierwsza rzecz, bo jeżeli nie czytamy, nie słuchamy, no to nie można kroku drugiego zrobić. Ale drugi krok brzmi tak. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Coś dalej. Ktoś powie, że tu chodzi o czytanie na głos. Pewnie też, jak najbardziej. To jest fajna rzecz, czytać na głos Boże Słowo. Ale myślę, że tutaj chodzi też o coś więcej. Może nie wyczerpię tego tematu, ale na pewno myślę, że wiele razy zdarzyło się nam to, że kiedy jesteśmy w jakimś problemie, ogłaszamy Boże Słowo. Na głos nasze usta wypowiadają Boże obietnice. Na głos wypowiadamy Boże Słowo do tej sytuacji, którą przeżywamy, a wtedy przychodzi pocieszenie, posilenie i rozwiązanie, prawda? Wielokrotnie to przeżywamy. Więc tak tylko skracając, niech nie oddala się od ust. Myślę, że ten aspekt tutaj na pewno jest. Ale trzeci aspekt, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy.
Myślę, że te dwa są w miarę proste. A tutaj jest poprzeczka już podwyższona. Ale rozmyślaj o nim we dnie i w nocy. Ale rozmyślaj o Bożym Słowie. Ktoś powie, no jak? Jak rozmyślać we dnie i w nocy, jak mam taką pracę, która mnie tak pochłania? Jak rozmyślać, kiedy jestem tak zabiegany? Moi drodzy, to jest możliwe. Jeśli się karmimy z modlitwą Bożym Słowem, sam Duch ożywia nasze to Słowo w ciągu całego dnia. Ale wiecie, my musimy z tym współpracować. W liście do Kolosan, 3 rozdział, początkowe wersety, mówią tak. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Ogromnie podoba się mi ten uwspółcześniony przekład, który brzmi tak. Sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. Słyszymy to? Sprawy nieba niech będą dla nas ważniejsze od ziemskich. To jest Boże Słowo. Już mogę zapytać, jak z jego realizacją? Fajnie brzmi, możemy pokiwać głowami, a jak jest na co dzień? Kiedy sprawy ziemskie często zajmują, nie wiem, nie chcę tu strzelać procentami, ale myślę, że bardzo często dobrze ponad 50%, jeśli nie dużo więcej. Ale wiecie, też dużo zależy od nas. Dużo zależy od tego, czym się karmimy. Trudno myśleć o sprawach nieba, karmiąc się tym światem. Zgodzicie się? Trudno, żeby Boże Słowo przefiltrowywało nasz umysł, kiedy siedzimy przed niewłaściwymi sprawami. Może nawet niekoniecznie grzesznymi, ale które detronizują Boga z pierwszego miejsca. Trudno wtedy myśleć, trudno wtedy być posłuszny temu Słowu. Trudno, żeby rozmyślać o nim we dnie i w nocy, jeżeli się karmimy czymś innym. To coś inne będzie zagłuszać wtedy Boże Słowo w nas. Tak więc, moi drodzy, jako trzeci krok tego czytania, karmienia się Bożym Słowem jest rozmyślaj, rozważaj Boże Słowo. I te trzy elementy, czytanie, wypowiadanie, rozważanie, mają doprowadzić do czwartego, do czynienia. Te trzy elementy są po to, aby w końcu to Słowo wydało plon poprzez nasze czynienie, poprzez nasze postępowanie. Bardzo podobnie brzmi to Słowo w Księdze Psalmów, Psalm 1. Otwórzmy może to miejsce. Psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i jego zakon rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Więc wracając do Księgi Ozłego, można powiedzieć, a zadanie będzie wykonane. W innym przekładzie fajnie jest oddany werset 2. Tu czytamy, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Inny przekład podaje, jego rozkoszą jest zakon Pana. Jego rozkoszą jest Biblia. Niech sobie każdy teraz odpowie na to proste pytanie. Czy ta księga jest moją rozkoszą? Czy ta księga jest moją rozkoszą? Czy muszę się zmuszać, żeby chociaż fragment przeczytać? Ogromna różnica. Ale moi drodzy, tu jest niesamowita obietnica. Nie będę tego rozwijał, ale niesamowita jest obietnica. Jakie są owoce tego, że ta księga jest naszą rozkoszą? Że rozmyślamy o niej. Czytamy, że będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc. Wiecie, to jest człowiek, który w czasie posuchy, w czasie doświadczenia, w czasie kryzysu nadal jest szczęśliwy. Nie powali go byle do doświadczenia. Jest nadal szczęśliwy, nadal owocujący. Moi drodzy, przejdźmy już teraz może do tego słowa, którego na wstępie zacytowałem, bo chcę na nim się skupić z listu Jakuba. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim i nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim
działaniu. Jakub mówi bardzo precyzyjnie. Dzieli ludzi na tych, którzy tylko słuchają i tych, którzy po wysłuchaniu wykonują. I mówi bardzo wyraźnie, że ci, którzy tylko słuchają, to oszukują samego siebie. To jest bardzo ciekawy zwrot. Wiecie, samo oszukiwanie jest procederem dość powszechnym. Mówię w ogóle, w społeczeństwie, w świecie. Drobne, mniejsze, większe oszustwa zdarzają się bardzo często. Czasami może nawet jesteśmy jakąś tam ofiarą czegoś takiego. Mam nadzieję, że nigdy nie jesteśmy po tej drugiej stronie, czyli oszukujących innych. Ale wiecie, w tym procederze zawsze są dwie strony. Czyli jest ten, kto oszukuje i ten, kto został oszukany. Inaczej mówiąc, zawsze jest jakaś strata i jakiś zysk. Czasem ten zysk może być bardzo duży, a czasem może być minimalny, czasem może tylko jakiś wizerunkowy, ale zawsze ma to jakiś zysk, jakąś stratę. I wiecie, choć jest to naganne, chociaż burzy się w nas coś, ale przynajmniej to ma jakiś sens, nie? Nie uważacie? Że przynajmniej patrząc okiem tego, który oszukuje, to jakiś sens ma. Jest jakiś zysk. Ale wiecie, oszukiwać samego siebie? Ale oszukiwać samego siebie to już jest pozbawione sensu zupełnie. Chociaż powiem wam, że ten schemat jest zachowany. Oszukując samego siebie, schemat zysku i straty jest zachowany. Jest jakiś zysk, jest jakaś strata. Wiecie, wracając już konkretnie do Bożego Słowa. Jeśli słuchając nie wykonujemy, to jest jakiś zysk. Wiecie jaki? Taki, że mam święty spokój, w cudzysłowie. Taki, że nie muszę podporządkować się Bożemu Słowu. Taki, że nie muszę zrobić tego, co jest dla mnie niewygodne i może trudne. Więc jakiś tam zysk jest. Ale straty są straszne. Straty są ogromne. Absolutnie niewarte tego zysku. Straty są być może wieczne. Strata jest opisana w księdze Ewangelii Mateusza. Tam, gdzie Pan Jezus mówi o dwóch fundamentach. Nie będę już tego teraz opowiadał i rozwijał. Znamy ten temat. Jezus tak samo mówi o słuchaczach, którzy wykonują i o słuchaczach, którzy tylko słuchają. I mówią, porównuje to do tych, którzy wybudowali dom na opoce, który się ostoi, a tylko słuchający ponoszą ogromną stratę. Czytamy tam, że upadek ich domu, ich budowli jest zupełny, całkowity. Moi drodzy, piękny jest tu przykład tego lustra. Jak tutaj w tym przekładzie jest zwierciadło, chodzi o lustro. Oto ktoś patrzy w to lustro i co? I widzi jakiś problem. I to nie jest tak, że on tego problemu nie dostrzega. On jest świadom tego, że coś trzeba poprawić. Pomyślcie, no załóżmy jakaś kobieta wychodząc do pracy rano, patrzy w lustro i patrzy, no sukienka jest gdzieś pognieciona. No trzeba by było coś z tym zrobić. I co? Ma świadomość, że jest problem. I teraz trzeba zadecydować. Albo już mi się na tyle śpieszy, że to zostawiam, więc ma wymówki. Śpieszy mi się, albo koleżanki tak samo chodzą, albo nie jest to takie straszne. Albo po prostu zdejmie i wyprasuje. Bardzo prosty przykład. Moi drodzy, to nie jest tak, że popatrzy i nie jest świadomy. Popatrzy i jest świadomy. I teraz trzeba zadecydować. Dokładnie tak samo jest z naszym duchowym życiem. Kiedy Słowo Boże do nas dotrze, to jesteśmy tego świadomi. Moi drodzy, ile razy Słowo Boże cię dotknęło? Ile razy już Słowo Boże dotknęło twojego serca i wiedziałeś, że trzeba coś zmienić? Pytanie, czy to zmieniłeś? Pytanie, czy odszedłeś od lustra Bożego Słowa i zapomniałeś o tym, czy to zmieniłeś? Ten przykład z lustrem jest, myślę, bardzo wymowny, bo my znajdujemy sobie mnóstwo wymówek, a te wymówki tak naprawdę są oszukiwaniem samego siebie. Więc moi drodzy, jak to jest z praktyką, którą jest w naszym życiu? Wiecie, chcę zaznaczyć tutaj dwa aspekty. Pierwszy to jest to, w jaki sposób Boże Słowo działa w nas tak po prostu, na co dzień. Czyli
czy jest ta sukcesywna przemiana naszej starej natury. Czy jak popatrzysz na siebie, jakim byłeś rok temu, 2 lata temu, czy widzisz postęp? Czy widzisz, że twoje życie już jest inne? Czy widzisz, że twoje emocje, które może kiedyś były nieopanowane, może nadal z nimi jest problem, ale już nie tak wielki? Może miałeś problem ze swoim językiem, może nadal masz, ale dużo mniejszy. To jesteś na dobrej drodze. To Słowo Boże czyni przemianę i pracę. Ale jeżeli jest tak samo, to coś nie tak. To coś nie tak. Ale chciałbym się bardziej skupić na innym aspekcie. Na tym, że czasem Boże Słowo mówi coś bardzo konkretnego. Coś bardzo precyzyjnego do naszego życia. I wtedy, co z nim robimy. Moi drodzy, ten aspekt, który już był tutaj podniesiony przez Marka, zbawienie. Wiecie, jestem troszkę pod wrażeniem sytuacji, może o niej nie wiecie. W piątek rano został znaleziony na ulicach Ustronia człowiek już martwy, który bardzo często do nas zaglądał. Bardzo często. Wiecie, on wiedział wszystko. Ja z nim rozmawiałem wielokrotnie. On by innych mógł ewangelizować, tyle wiedział. Ale żył ciągle po swojemu. Nie mnie osądzać. Nie jestem sędzią, nie wiem, może Bóg mu da łaskę. Ale faktem jest, że go już nie ma. Moi drodzy, jeśli ktoś tego słucha w podobnym jest stanie, że jeszcze nie podjął decyzji co do swojego zbawienia, może ktoś z obecnych tutaj, może ktoś z odsłuchujących to później w internecie, to wiedz, że życie jest tak kruche. Nigdy nie wiesz. Ja nie chcę straszyć, to są fakty. Podejmij decyzję, aby iść za Bogiem na 100%. Może już tyle wiesz, może już tyle słyszałeś. Nie rozumiem, na co tu czekać. Ale moi drodzy, to jest jeden z tylko z aspektów. Ale ja chcę, aby to ostrzeżenie o tym, by być wykonawcą Bożego Słowa, dotarło przede wszystkim do nas, do Kościoła. I pozwólcie, że zanim zagłębię się w jakieś inne szczegóły, otwórzmy wspólnie drugą Księgę Mojżeszową. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 4. W czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim stromu Mojżesza i rzekła: jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Bardzo dziwne słowo. Bardzo dziwna sytuacja. Ale myślę, że ma nam wiele, wiele do powiedzenia. Mojżesz. Wiecie, Pan Bóg w życie Mojżesza zainwestował tak wiele. Od samego początku, od jego urodzenia. Niesamowite zachowanie poprzez to, że mama go dała do koszyka. Kolejne cuda, że go córka faraona znalazła, że wychowywał się na dworze królewskim. Wiecie, to, co tam odebrał, to, czego tam się nauczył, bardzo pomogło mu potem w tym, jak był już przywódcą. Później 40 lat nauki pokory. O tym słyszeliśmy ostatnio. 40 lat nauki pokory. W końcu Bóg go powołuje. W końcu Bóg daje mu tam przy gorącym krzewie już konkretne zlecenie. Zobaczcie, tyle lat Bożej pracy nad swoim sługą. Od początku po teraz. Bóg w niego inwestuje, inwestuje, inwestuje. I w końcu, przecież już miał swój wiek, daje mu konkretne zadanie do wykonania. I Mojżesz rusza. Mojżesz odebrał Boże polecenie i rusza, by go wykonać. Jest właśnie w drodze do Egiptu. Zabrał żonę, która była Midianitką, nie była Izraelitką przecież. Zabrał swoich 2 synów i wyruszyli. I nagle czytamy tak dziwne zdarzenie. No jak to? Pan Bóg, który tyle w niego zainwestował, teraz spotyka go na postoju, na noclegu, po to, żeby go zabić. Przecież to jest jakiś absurd. Ale moi drodzy, z tego fragmentu wynika jasno, że oni doskonale wiedzieli, w czym jest problem. Gdyby nie wiedzieli, to by był krzyk: Panie, o co chodzi? Co się stało? Co mamy robić? Czego od nas oczekujesz? Nie było nic takiego.
Oni natychmiast wiedzieli, co mają zrobić. A mieli obrzezać swojego syna. I to jest dziwne, bo jednego. Tu wyraźnie pisze, że jednego. Przypuszczam, że ten drugi był obrzezany. Bo gdyby nie, to by tu musiało być dwóch obrzezanych. Moi drodzy, Mojżesz przecież znał Boże, może nie Boże Słowo, ale znał historię. Wiedział, co Bóg powiedział do Abrahama. Tam Bóg wyznaczył obrzeskę jako znak przymierza. Pewnie jeden z jego synów był obrzezany, drugi nie wiadomo dlaczego nie. Przypuszczam, że Bóg musiał mu to sygnalizować wiele razy. Ale Mojżesz tego nie uczynił. Nie wiemy dlaczego. Nie wiadomo, być może żona poganka, Midianka była tutaj na przeszkodzie. Być może to są tylko jakieś domysły. Ale być może dla jakiegoś kompromisu, żeby już w małżeństwie nie robić problemu, być może to zaniechał. Ale zobaczcie, Pan Bóg stanął na jego drodze i powiedział, nie możesz iść dalej. Nie możesz być moim sługą. Nie możesz wykonać zadania, które ci zleciłem, bo jesteś nieposłuszny. Bo znasz słowo, wiesz co ma zrobić, a nie robisz. I to było tak poważne, że przypuszczam, że gdyby tego nie zrobili, to Bóg musiałby poszukać sobie innego sługi. Ale Pan Bóg jakby dogadał się z nimi w ten sposób. I kiedy to zrobili, kiedy nastąpiła obrzeska, czyli kiedy w końcu byli posłuszni Bożemu Słowu, czytamy, Pan Bóg odstąpił. Poszedł dalej, wykonał zadanie, które Bóg mu zlecił. Moi drodzy, posłuszeństwo Bożemu Słowu, jakiemuś, no każdemu, ale też takiemu jakiemuś szczególnemu, dotyczy każdego z nas. Pan Bóg nie ma względu na osobę, czy jesteś nawróconym od kilku dni, czy jesteś Bożym sługą, tak jak tutaj możesz. Nie możemy być tylko słuchaczami, a nie wykonawcami, bo to jest bardzo niebezpieczne. Moi drodzy, pozwólcie, że podam może parę jakichś przykładów, które są może ogólne, bo szczegółowych oczywiście nie znam. Ty pewnie też nie znasz szczegółowych przypadków, jak Bóg mówi do kogoś z nas. To jest osobista sprawa każdego z nas. Przypuszczam, że do wielu z nas Bóg coś mówi. Coś, co nie jest zawarte w Biblii i chcę, abyś to uczynił. Ale skupię się tylko na paru rzeczach, które są ogólne, które jest z Biblii. Przede wszystkim wspomniany już chrzest. Moi drodzy, Biblia tak wyraźnie mówi na temat chrztu, że wyraźnie się nie da. Ale przecież wciąż są ludzie, którzy to podważają. Ale przecież wciąż są ludzie, którzy choćby to wiedzieli, to przed tym uciekają. Moi drodzy, znajdując sobie wymówki, oszukujemy się samego siebie. Może wiesz, że trzeba to w końcu zrobić, ale w twoim sercu gdzieś jest jakaś, w cudzysłowie mówiąc, spora, która cię od tego odwodzi. Obojętnie, czy to jest żona, czy mąż, czy okoliczności, czy strach przed ludźmi, czy jakaś tradycja, cokolwiek. Cokolwiek by to nie było, to jest twoja wymówka, to jest twoje oszustwo, którego trzeba się w końcu wyzbyć. Moi drodzy, tak jak i dziś przy wieczerzy znów było zaakcentowane, akcentujemy to celowo, że do wieczerzy mają prawo przystępować ci, między innymi akcentujemy, którzy są po chrzcie wodnym, w wieku dorosłym. Ja wiem, że to niektórych boli. Ja wiem, że niektórzy się krzywią, czy to musi tak być. Ale uważamy, że tak. Bo to jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. Wiecie, patrząc na Dzieje Apostolskie, na Nowy Testament, tam do zborów, do rodziny Bożej dołączano ludzi, którzy przeżyli te dwa przeżycia, nowonarodzenie i chrzest. A przecież Wieczerza Pańska jest dla duchowej rodziny. Więc wybaczcie, że tak to rozumiemy, ale właśnie tak to rozumiemy, że chrzest jest czymś tak bardzo ważnym. Wiecie, można zrozumieć jeszcze kogoś, kto, nie wiem, nawrócił się i ma dylemat z tym przez, nie wiem, miesiąc, dwa, pół roku. Ale jeżeli się to ciągnie latami, to znaczy, że coś nie tak jest. To jest kwestia nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. Kochani, to jest jedna
z wielu aspektów. Ale idźmy dalej. Chrzest w Duchu Świętym. Czy wszyscy, jak tu jesteśmy, go przeżyliśmy? Czy wszyscy o niego się naprawdę staramy? A to jest Boże polecenie. To w Biblii czytamy wyraźnie, że to jest Boży nakaz. To nie jest jakaś opcja. Powiem, jak my czytamy Boże Słowo, jeśli go nie traktujemy poważnie. Moi drodzy, jeśli nie rozpala to naszego serca, jeżeli nie robimy wszystko, aby pójść w tym kierunku, mówię wszystko, to tak naprawdę jesteśmy słuchaczami, a nie wykonawcami. W Księdze Jozłego czytaliśmy: tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić. Wiecie, to jest jakieś zaparcie. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. To jest coś, gdzie trzeba dołożyć jakieś starań. To jest coś, gdzie się trzeba naprawdę być zdeterminowanym, aby ściśle czynić wszystko. Wszystko, co Bóg nakazał w swoim słowie. Miesiąc temu wspomniałem tylko, mówiąc w tym temacie, że Bóg w swoim słowie, w liście do Koryntian, mówi takie słowo: usilnie się starajcie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Minął miesiąc. Odpowiedzmy sobie, każdy sobie, co przez ten miesiąc zrobiłem w tej kwestii. To jest Boże Słowo, nie wymyśliłem ja tego. Usilnie się starajcie o dary ducha, a najbardziej o to, aby prorokować. Kochani, czy jeśli zbór, pierwszy zbór tam tego bardzo potrzebował, to my u kresu wieków mniej? Zdecydowanie bardziej. A tak tego jest niewiele. A więc chciałbym znów zaapelować, obudźmy się. Bądźmy wykonawcami tych słów, a nie tylko słuchaczami, którzy powiedzą, no trzeba by było i tyle. Moi drodzy, myślę, że warto jeszcze zasygnalizować to, że w życiu niejednego człowieka wierzącego może być tolerowany jakiś grzech. Jakikolwiek grzech. Ty dobrze o tym wiesz. On jest może ukryty, może nikt nie wie o tym, ale ty wiesz. A Pan Bóg się chce z nim rozprawić. I bądź ostrożny, nie pielęgnuj go dłużej. Wyznaj go Bogu. Jakikolwiek by to nie był grzech. Wyznaj go Bogu i nie pielęgnuj go dłużej. Bądź wykonawcą słowa. Jeśli Bóg ci na niego zwraca uwagę, jeśli Bóg ci przypomina, żebyś się z nim rozprawił, to nie bądź tylko słuchaczem, ale to zrób. Moi drodzy, może są w naszym życiu nie tylko rzeczy, które bym nazwał grzechem. Może są rzeczy, o których tam gdzieś na początku wspomniałem, które po prostu Bogu w moim czy twoim życiu po prostu przeszkadzają. Trudno ich nazwać grzechem, tak po prostu. Ale one powodują to, że Bóg jest spychany z pierwszego miejsca na któryś z kolejnych. I Pan Bóg również domaga się tego, abyśmy tutaj byli wykonawcami, abyśmy się z tym rozprawili. Wiecie, ja kiedyś chyba wam mówiłem dawno temu, taki prozaiczny przykład z mojego życia. Prozaiczny, wydaje się być prozaiczny, ale mnie bardzo blokował. Wiecie co? Słuchanie radia. Ważne to? Ciężkie to? To jakiś wielki problem? Można to nazwać grzechem? Wcale nie. A jednak dla mnie był problemem. Bo ja w tamtym czasie, to nie wiem, chyba z 10-15 lat wstecz, wtedy ja naprawdę słuchałem radia non-stop w pracy. Ja znałem cały rozkład audycji i po prostu radio non-stop karmiło mnie. No niby nic, po prostu szło sobie w tle. Ja pracowałem, radio sobie szło. Ale to nie było tak, że tylko tam szło, ja nawet nie wiedziałem i ja go słuchałem. I przez dłuższy czas Pan Bóg mi przypominał, zrezygnuj z tego. Nawet próbowałem czasami tam na parę dni, nie pomagało. Aż Bóg się musiał rozprawić z tym w moim życiu. Wiecie, to są drobne może sprawy. Może żyjesz z czymś, co Bogu przeszkadza. Może już Bóg wielokrotnie ci sygnalizował, zrezygnuj z tego. Bądź w końcu wykonawcą.
Nie bądź słuchaczem, tylko słuchaczem. Dlatego, że Bóg też ma swoją określoną cierpliwość dla nas. Choć On jest Bogiem cudownym, pełnym miłości, pełnym łaski. I chciałbym, żeby to była dzisiaj zachęta dla każdego z nas. Abyśmy byli wykonawcami. Tyle słyszymy Bożego Słowa. Wiecie, kiedy studiuję ostatnio Ewangelię, to widzę, jak Jezus jest radykalny. Nie ma już czasu gdzieś tego kontynuować. Przyjdzie na to czas na kolejnych gdzieś tam wtorkowych wykładach, kiedy będę mówił na temat błogosławieństw na górze i w ogóle kazania na górze. Ale czytajmy, słuchajmy, jak Jezus jest radykalny. Może jako ostatnią rzecz i na tym już zakończę, to jest kwestia przebaczenia. Otwórzmy może jeszcze Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam byś wspomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Bardzo wymowne i proste słowo. A mam świadomość, jak wielu wierzących ma z tym potężny problem. Problem nieprzebaczenia to potężny problem, ale też potężnie rujnujący życie człowieka. Zobaczcie, tu jest wyraźnie napisane, że tu nawet nie chodzi o moment, kiedy ten winowajca do ciebie przyjdzie i prosi o przebaczenie. Nie. To jest sytuacja, kiedy do ciebie jakby dotrze świadomość, że twój brat czy siostra być może są na ciebie zagniewani z jakiegoś powodu. Może mają rację, może nie mają. Ale masz w swojej świadomości, że twój bliźni, siostra, brat, ktoś tam ma do ciebie jakiś problem. Wyraźnie Boże Słowo pisze, że to ty masz z tym zrobić porządek. Skoro wiesz o tym, to ty masz z tym zrobić. Masz podejść, porozmawiać. Może się to okaże coś zupełnie błahego, a być może nie. Zostaw swój dar, czyli zostaw swoją modlitwę nawet. Idź i najpierw to załatw. Moi drodzy, jak mówię, tak tylko sygnalnie, ale wiem, że problem przebaczenia, a raczej nieprzebaczenia jest poważnym problemem. A to jest Boże Słowo. Więc bądźmy Jego wykonawcami. Kochani, kończąc już, chciałem zachęcić nas, siebie samego, po pierwsze do czytania, studiowania, rozważania, ale wszystko w tym jednym celu, aby czynić. Aby po tym wszystkim, jak będziemy już nakarmieni, nie zostawić tego bez naszej reakcji. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.